Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Crasha and Saint Logi, tylko że tym razem gramy w Crasha Bandicoot 3 Warped. Jak widzicie, znajdujemy się w poziomie High Time. Znajdujemy się w tym poziomie nie bez powodu, dlatego że jak pamiętacie, poprzednim razem nie udało nam się zrobić ścieżki śmierci. Dzisiaj podejmuję się wyzwania, że zrobię tę ścieżkę śmierci, by wam ją po prostu pokazać. Jest to druga sesja i zarazem to będzie sesja, która będzie na premierce. Ponieważ podjąłem taką decyzję, że Crasha 3 akurat w trochę inny sposób poprowadzę niż Crasha 1 i 2. Co jest w ogóle zabawne, bo Crasha 1 i 2 praktycznie... Czekajcie, jedynka była robiona w postprodukcji, dwójka była robiona tak jak teraz trójka. Z tą różnicą, że w dwójce osobno nagrywałem audio swoje i osobno jakby gameplay. A teraz nagrywam jakby wszystko naraz w trójce, tylko ściszyłem troszeczkę gierkę, znaczy... Tam pewnie coś będziecie tak czy siak słyszeć, ale chodzi o to, że jednak no cichutko jest gierka. Ale to jest też, no, że tak powiem, zabieg celowy, żeby po prostu, no nie było czegoś takiego, że ja będę, powiedzmy, mówił na równi z grom. Bo nie tego jakby chcę. Wolę uniknąć tego typu rzeczy. I tyle. No dobra. Fioletowy klejnot mamy zebrane, ale to jeszcze nie wszystko z tego warp roomu, ponieważ jeszcze będziemy musieli zrobić teraz tajny poziom, który nie chciałem ogólnie teraz robić. Ale stwierdziłem, że może lepiej byłoby go mieć już za sobą, więc tie. Ogólnie tutaj byłaby cutscenka z Aku Aku, który by ci mówił, że no Crash, generalnie to możesz cofać do poziomów robiąc relikty i tak dalej, ale no niestety nie udało mi się jej pokazać wam, przykro mi. Tutaj przypadkowo właśnie jeszcze też w czasówkę wjechałem, ale spokojnie, zaraz uderzymy o znak UFO i przeteleportujemy się gdzie indziej. Chyba, że ten mi od razu czasówkę zaliczy, to byłoby śmiesznie, bo bym już od razu miał platynę tutaj zebraną. To byłaby najłatwiejsza platyna chyba w całej gierce. No ale dobra, wjeżdżamy na pełnej. Bang! Ej! Aha, fajnie, dobra, to może lepiej zrobię restart. No nie, najgorzej, chciałem wjechać w znak, ale się odbiłem. Ogólnie to w tym poziomie też nie udało mi się zdobyć tych wszystkich skrzynek, więc nie będę akurat robił żadnego backtrackingu do tego poziomu. Ani to w tej sesji, ani ogólnie, więc ten poziom sobie bardziej już poza nagrywaniem przejdę. Bo tutaj bardziej nie zdobyłem skrzynek wszystkich i klejnotu przez własną głupotę, a wolę jednak pokazać wam poziomy tam, gdzie faktycznie mi brakowało skrzynek, bo technicznie ich nie mogłem zebrać, nie? Wiecie, o co chodzi. O! I to było piękne. Ale ten znak trochę daleko odleciał, nie powiem, że nie. Tą drogą mam tutaj wodę. Hot coco. Uuu! Gorąca coco. No nieźle. Poziom ma 70 skrzynek, więc... Let's do this shit, jak to mawiają. W sumie to jedyna osoba, która tak gada, to jest zakolników, więc... Podpierdzielam od celebryty tekst. No tak, bo zakolak to celebryta jest i myślę, że powinniście na ten temat cokolwiek wiedzieć, bo... A w ogóle jestem ciekaw, czy to będzie działać. Zobaczmy. Czy ten glitch dalej działa. Bo jestem ciekaw, czy oni go spaczowali. Jeżeli go spaczowali, to trochę lipa. Tak z dwa razy jeszcze popróbuję. Dobra, jeszcze dwa razy, bo to było takie bez sensu, bo ja tutaj nawet nie miałem możliwości nawet jak ominięcia. Dobra. O Jezus Maria, ale maraton faili tutaj teraz będzie. Nie, no bo serio jestem ciekaw, czy oni to spaczowali. Będę musiał to zobaczyć w sumie. Bo to była jedna z prostszych platynek. Nie powiem, że nie. No dobra, no to wygląda na to, że jednak nie możemy tutaj zrobić od razu tego reliktu. Albo ja sobie tam jeszcze podejrzę swój stary zapis, to wtedy luknę, jak to tam się przechodziło. O! Oczywiście znowu w bomby wleciałem. Koko, nie obrażaj się na mnie.
Proszę nie rób takiej złej miny, bo to nie moja wina. Ty po prostu nie potrafisz jeździć na tej swojej, na tym swoim skuterku wodnym. Więc pretensje miej tylko i wyłącznie do siebie. Dobra. Wow. Dobra, to jest perfekcyjnie zrobione. Wygląda na to, że Hot Coco nie jest jakimś wielkim poziomem. I tak, zanim ktokolwiek powie, taki z ciebie fan Crasha, że o tym nie wiedziałeś. Zawsze właśnie miałem wrażenie, że Hot Coco był tym wielkim poziomem, że on tak jakby w niektórych momentach trwa zbyt długo i zbyt długi. No ale wygląda na to, że jednak mogłem się mylić w tej kwestii. Albo po prostu jest tyle skrzynek w jednym miejscu i zaraz ten poziom pokaże swoje prawdziwe oblicze. Kuźwa, no. Ech, 35 żyć, a miałem 37. No dobra, trudno się mówi. No to już głupota była. Aż zaraz sobie wezmę gumę Małam, bo mam tutaj. No, i to w końcu zostało zrobione dobrze. I to tym bardziej. Ale to też dlatego, że się skupiłem, więc... Przynajmniej są tego plusy i minusy. Jest plus dodatni i plus ujemny. O nie, za dużo szkolnej 17, dobra. Kanceluj to, tego nie było. Tego nie powiedziałeś, Pomidor, nigdy w życiu. Swoją drogą ten wulkan bardzo ładnie wygląda i ta erupcja, że o, wulkan sobie tutaj do wody wleciał. Haha. To są dopiero piękne widoki, to są dopiero, kurde, realistyczna grafika, nie to co, kurde, w oryginalnym Crashu 3. Ale skurwensyn. No to było po prostu już przegięcie pały ze strony tego rekina, nie? Chodź się klepać, frajerze, albo dobra, nie. A może jednak. Chodź się klepać. A żartowałem. Ja se zbiorę skrzynki, a ty se tam pływaj. I się zastanawiaj i szukaj wczorajszego dnia. Lumpie jeden. Teraz będzie 17 skrzynek na 70, więc to będzie gitówę. Gitówę. Warto jeszcze tamte skrzynki pozbierać, bo wtedy będziemy mieli z głowy to wszystko. I będę mógł checkpoint zniszczyć. Pamiętam, jak ja bardzo nie lubiłem tego poziomu, bo jakby nie lubiłem go na PSP na pewno robić na ten, jak grę w normalnego Crasha 3. Bo to jest poziom, który no mega denerwuje, no co ja mogę tu więcej powiedzieć. A tym bardziej, jak ja chciałem platynkę tu zrobić. Bo ten glitch, co ja zrobiłem w Insane Trilogy, to mi się udał właśnie te 2 lata temu, bo w 2018. Ale teraz chyba wygląda na to, że go spatchowali. Ale wątpię trochę w to, ale no. No jeżeli go spatchowali, no to trudno się mówi, no to... No najwidoczniej tak musiało być. No ale tamta skrzynka została, widzę, że zniszczona. To może lećmy już do tego checkpointa, bo już mamy, kurde, blisko zaraz koniec poziomu. O właśnie. Właśnie. Teraz tak. O, dokładnie. 50 na 70. Przynajmniej sobie żyćka nadrobię teraz, a to jest dosyć ważne. Bo lepiej mieć im więcej żyć, tym lepiej. O, mądre słowa, Pomidorze, mądre słowa. To teraz do wody. Zium. A, jakoś trafiłem. Super. A co jak co, to powiem, przyznam, że jak nie lubię tego poziomu robić normalnie, tak graficznie on całkiem spoko wygląda.
Nie mogę mu powiedzieć, że tak powiem, że wygląda jakoś gównianie super. Graficznie wygląda jak najbardziej spoko. O! Kolejny checkpoint, którego ominąłem. W sumie to popójmy zniszczyć tamten checkpoint, a ten tutaj zostawmy sobie, żeby go później zniszczyć, jak będę miał już wszystkie skrzynki. I wtedy po prostu płyniemy do samiutkiego końca. Obrażalska. Dobra. Na 70, czyli trzeba będzie teraz to nadrobić. Fuck. No to w sumie zaraz 70 będzie, jak nic. Jezus Maria. Jezus Maria, dosłownie, nie? Myślę, że się przycisnę. Okej, okay, tutaj troszeczkę niebezpiecznie to wyglądało. Ale na szczęście już mamy to za sobą, więc git. To to na luziku sobie przepłynęliśmy. O, tutaj tak, nice one. I teraz jeszcze zostanie nam 10 skrzynek. Ogólnie w oryginale pamiętam, jak robiłem właśnie tą rampę. Tę rampę w zasadzie. To pamiętam, jak w oryginale Coco często lubiła właśnie wlatywać w te bomby. Nie wiem z jakiego powodu, nie pytajcie się mnie. W każdym razie wiem, że lubiła to robić. Idąc tym tokiem, to ten poziom jest naprawdę takim ogromnym kółkiem, bo można sobie tutaj od razu na lewo popłynąć i zniszczyć sobie skrzynki. Lightowo, bo tutaj mamy już ten box counter. A jako, że wiem, gdzie są pozostałe skrzynki, no to nie będzie takie trudne w sumie. No teraz tylko dwie skrzynki zostały i tyle z tego poziomu. Później wracamy tylko tutaj po to, żeby zrobić relikt. Ale to już sobie zrobiłem na livestreamie. Bo w Crashu 1 i 2 zrobiłem po prostu montaż, a tutaj zrobimy sobie po prostu livestream w trójce, bo w trójce były od początku relikty, a chcę wam zrobić rekompensatę, bo nie chcę, szczerze powiedziawszy, robić to na odcinku, bo na live to sobie mogę z wami pogadać, jak robię tego typu challenge, a no nie będę ukrywał, jakbym miał to robić na odcinku, to byłby chyba najnudniejszy odcinek chyba ze wszystkich możliwych. A zakończenie 105% plus tam jakiś, nie wiem, poziom czy coś, zrobimy sobie już odcinkowo normalnie, tylko relikty na live. Myślę, że to w dobry sposób wytłumaczyłem. W ogóle co to są za kamienie? To mnie w ogóle zastanawia, czy one jakby znaczą jakąś totalnie rzeźbę, czy są po prostu randomowo ustawione? Wydaje mi się, że chyba randomowo je ustawili. Ta palma to w ogóle z daleka wygląda, jakby to była taka trąba słonia, nie? O, i proszę, poziom mamy zaliczony. Jeden z tajnych poziomów. Ciu-ciu! Się udało. No ładnie. No ładnie. No dobra, no to co? Mamy, powiedzmy, zaliczony trzeci warproom na 100%, więc teraz lecimy sobie z przedostatnim warproomem, przepraszam najmocniej. I zacznijmy poziom Tomb Raider. A, myślałem, że tutaj cutscenka jakaś wyskoczy, bo już się przygotowałem, żeby wyciszyć mikrofon. To może teraz odłożę w sumie tutaj myszkę sobie, tak będzie najlepiej.
Tutaj będę starał się ogólnie nie ginąć, więc lecę po prostu w miarę szybko, ale ostrożnie. Bo jednak tutaj mamy ścieżkę śmierci, a warto zrobić ścieżkę śmierci dla kolorowego klejnocika, ponieważ tutaj mamy klejnot o kolorze niebieskim. A warto mieć go już teraz. W Crashu dwójce było łatwiej, bo go można było zdobyć od razu w pierwszym Warp Roomie. A tutaj trzeba przez jakieś rundy śmierci zasrane przechodzić. No kto by pomyślał, co nie? Już po... No dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. Tutaj, gdzie oczywiście padłem w najbardziej bezsensowny sposób. I teraz oczywiście w klawy sposób poleciałem dalej. O, zobaczymy jak ta runda bonusowa nam pójdzie, bo to jest bardzo specyficzna runda bonusowa. Zresztą, jak oglądaliście mój oryginalny Let's Play z Crasha Trójki, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Albo ten V2, który zrobiłem jeszcze w tym roku, przed Insane. Że ja mam naprawdę jeszcze siłę na Crasha, kurde, po ograniu tylu gier w tym roku i w zeszłym. To tylko pokazuje jakim jestem wielkim fanem dla tej serii. Aczkolwiek nie będę tutaj... za bardzo, wiecie, schlebiał lub nie będę tutaj za bardzo was oszukiwał, że troszeczkę powolutku serią powoli robię się zmęczony, więc jeżeli po Crashu czwórce nie wyjdzie mobile albo on the run, to po prostu zrobimy sobie detoks od Crasha na bardzo długo, dopóki nie wyjdzie nowa gra. No to już jest bardzo pewne, bo też nie będzie mi się opylało, bo już wszystkie gry ograłem na kanale. Wiadomo, nie liczę tam gier telefonowych, bo o nich zrobiłem akurat materiał, więc ja zaliczam sobie to, jakbym je, powiedzmy, przeszedł, chociaż bardziej zrobiłem o nich materiał, ale jednak debiut tych gier był na kanale, więc to się liczy, że jest to zrobione. No jedyne co to Crash Bandicoot 99X, ale to będzie materiał na temat tej gierki, bo... jakby nie lubię trochę tej gierki, bo to jest gra zrobiona przez niezależne studio i w zasadzie to w ogóle nie przypomina Crasha jak dla mnie. Mimo, że tam Crash ma swój model, to jednak dla mnie to jest parodia Crasha. No. 25/25. Ten poziom w sumie też nie jest jakiś długi. W ogóle poziomy w Crashu Trójce... w tej połowie gierki, bo w sumie już mamy, można by powiedzieć, taką połowę gierki, to w ogóle nie są jakoś długie. To Crash 2 miał prędzej dłuższe poziomy, jak się przechodziło czwarty Warp Room. Ale tutaj? Tutaj to praktycznie poziomy są troszkę krótkawe. W sensie one wydają się na przykład takie długie, ale w rzeczywistości one nie są. To chciałem bardziej powiedzieć. O, i żyćko. Nice one, czyli nice one. 47/88. I teraz robimy ścieżkę śmierci. Za pierwszym razem. Znaczy dobra, za drugim, ale... przynajmniej teraz nie zginąłem i doszedłem tutaj, więc można by powiedzieć, że za pierwszym razem. O! To było ładnie zrobione. I teraz lecimy sobie, kurde. Spin attack. Ponieważ możemy z niego skorzystać. O! Dokładnie. Tak jak ja chciałem. Tutaj nawet bym już nie ryzykował, ponieważ ta woda mogłaby się zacząć podnosić, jakbym od razu poleciał do przodu, więc lepiej nie ryzykować, jak to mawiają. I proszę bardzo, zobaczymy co teraz będzie. No, i to mi się podoba. Tutaj w ogóle był taki śmieszny glitch, że muzyka przez chwilę włączyła się z normalnego poziomu i to zawsze było w oryginale. Nie wiem jak jest w Insane Trilogy, bo ja niestety tutaj, co prawda nagrywam wszystko z głosem, bo wy ten głos będziecie słyszeć na odcinku. Ja natomiast tego nie słyszę, ponieważ OBS jest trochę upośledzony, przez co gram bardziej na wyczucie niż na słuch. Co w tym poziomie nie jest do końca dobre, bo tutaj trzeba się nasłuchiwać, czy czasem woda się nie podnosi.
No ale to też można zobaczyć, więc trochę taki byłby argument z dupy z mojej strony teraz, jakbym to poruszał. A tu już jest chamstwo w państwie, bo w normalnym Crashu Trójce dało się coś takiego zrobić i Crash nigdy nie oberwał. No tutaj to już moja własna głupota zaważyła na tym, że Crash zginął. O, to było piękne. To było bardzo ładne. Nieironicznie. O, i ten żuczek zniszczył, kurde, ten. Zniszczył sobie checkpointa dla mnie, no nieźle. Lol, ale on się broni, kurde, przecież on normalnie tą tarczę też podnosił w oryginale, a tutaj nie podnosi. Co za mongoł jeden. Dlatego najlepiej na niego uważać, bo kurde, nie wiadomo co on sobie wyobraża. A ten ziomek z kolcami to w ogóle to już jest też ewenement na skalę światową. No i akurat zdążyłem. Jestem ciekaw, czy wszystkie skrzynki na pewno zniszczyłem. Bo dam sobie rękę uciąć, że zaraz jakiejś skrzynki zabraknie w magiczny sposób. Nie, dobra, wszystko mamy. Poza tym reliktem czasowym, ale relikt czasowy to tam najmniej ważne na chwilę obecną jest. Chociaż pokazałbym wam relikt czasowy teraz normalnie w 17 poziomie, bo to jest dosyć krótki poziom na reliktę czasową, a być może udałoby mi się zdobyć nawet platynkę, jakbym się postarał. A to byłoby całkiem spoko. Jeszcze kurde wyrzekał niebieski klej, no ty to dobry Mongoł Crash jesteś. No dobra, no to teraz lecimy z Future Frenzy. Future Frenzy. Tak, tutaj mamy małą podpowiedź, mieliśmy w sumie od Aku Aku, ale my te podpowiedzi znamy wszystkie na pamięć. Aku Aku, nic nowego nie wprowadzasz, pal gumę. To jest poziom, którego nie zrobimy na 100%, więc nawet się nie będę starał zbierać wszystkich skrzynek, po prostu lecimy do przodu i tyle. Bo pozostałe skrzynki są w alternatywnym poziomie 19, którego sobie zrobimy. Oczywiście, że tak, ponieważ robimy let's play na 105% w sumie, ale z tego co wiem, w tej gierce da się już teraz zrobić 107%, więc robimy na 107% let's play. Albo na 108. Ale tak, pokażę wam alternatywną ścieżkę tego poziomu, czyli dokładnie to poziom 29. Co całkiem jest logiczne, no bo tutaj ten poziom to jest poziom 19, a w tajnym Warp Roomie to jest poziom 29, więc logicznie, że 10 poziomów dalej to jest. Fajne w ogóle to jest patent z tymi alternatywnymi ścieżkami w poziomach. Mi się to ogólnie bardzo podoba, bo to jest takie też urozmaicenie trochę i pokazanie, że hej, poziom nie jest nie wiadomo jak mały, że jednak te alternatywne ścieżki po części pokazują trochę wielkość danego poziomu, że o, idziemy teraz inną ścieżką, więc no, wiecie o co chodzi. O, to było ładnie porobione, kurde. Tutaj już w oryginale by właśnie te platformy zaraz migały, ale w Ancient Trilogy to w ogóle ominęli, bo Ancient Trilogy jest lepsze, hehe. W ogóle ten kryształ się tak świeci, że czasami ma się wrażenie, jakby go tutaj nie było, tylko jakaś taka powłoka fioletowa świeciła. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie często i gęsto.
To już koniec poziomu. 55 na 153. No, nie postarałem się, no ale... Cóż mogłem zrobić? Nie mogłem nic zrobić tak na dobrą sprawę. Jedyne co to kryształ i to powinno nas zadowolić na chwilę obecną. Dobra, Tell No Tales. So, Crash Bandicoot, we meet again. Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So back off or be deleted! XD? Okej. To se tam pogadałeś, Engine, w sumie sam do siebie, więc no. Pozdro 600 dla ciebie, byku. Ale tak na serio, co tam Engine mówił, to, że no, Crash. Zostaniesz niedługo pokonany przez Cortexa, bla 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 bla. Ja tu jestem górą, jestem jego psem, szczekam na każde jego zawołanie, bla bla bla. No, to dosłownie, to jest takie, może nie do końca tłumaczenie, ale jednak tłumaczenie. Bo serio, Engine w tej grze zachowuje się jak taki stricte pies, co szczeka na każde zawołanie Cortexa. Jak Cortex, nie wiem, musi podetrzeć sobie dupkę, to też szczeka, kurde. I wiem, że to było mega obrzydliwe, ale sam fakt. Nie, jestem w stanie się założyć, że gdyby coś takiego miało miejsce, to Engine jako pierwszy by zaczął szczekać. Au, 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 au. Papierku nie masz. Au, au. O nie, Jezu, jakie to jest głupie. Ale przynajmniej szczere z mojej strony. Przynajmniej ja jestem szczery. I szczerze to przedstawiam. No i już mamy połowę poziomu. Serio, ten poziom też nie jest nie wiadomo jak długi. I to jest właśnie problem trochę z Crashem 3, bo Crash 2, nie mówię, że to jest ogólnie coś dobrego, ale przynajmniej w dziedzinie platformówek to jednak zawsze te przedostatnie światy zwykle były tymi dłuższymi w grach wideo. A... No właśnie, Crash 2 coś takiego przedstawił, a Crash 3 praktycznie, nie wiem. Wydaje mi się, jakby oni tutaj już kompletnie pomysłu nie mieli na te poziomy, szczerze powiedziawszy. Bo to serio, no zobaczcie, już mamy praktycznie zaraz końcówkę poziomu. Wiadomo, że fejle mogą przedłużyć poziom, no ale nie licząc fejli, to poziomy są naprawdę krótkie. Uwierzcie mi na słowo. Dłuższe są już prędzej w Crashu 1 i 2, ale tutaj... Co daje troszeczkę niestety taką pewną spekulację, że Naughty Dog robiąc tego Crasha 3 oryginalnego, tego na PS1, w 8 miesięcy no jednak no nie miało pomysłu za bardzo na niektóre wątki fabularne i niektóre poziomy. Co za tym idzie, ma się czasami wrażenie, jakby gra miała multum wyciętego kontentu. I to nawet nie mówię ja, tylko większość fanów też na to zwróciła uwagę. A ja byłem jednym z nich. O, i standardowa pożycia 3 trzeba było przylecieć. Bo tutaj ta szpara mnie bardzo niepokoi i trzeba z nią się rozprawić. A teraz kontynuujmy dalej z poziomem. Bo trzeba zebrać pozostałe skrzynki. Mam nadzieję, że będę miał je wszystkie i nie będę musiał się martwić o to, że o, trzeba będzie się nagle wrócić z dupy do jakiejś sekcji tutaj. Bo serio, nie mam na to czasu i nie mam na to ochoty. A dzisiaj wolałbym przejść już właśnie wątek fabularny i wrócić do niektórych poziomów pod względem klejnotów, czyli na przykład do Boneyard, albo na przykład do, nie wiem, do Tomb Time. A nie żebym, kurde, musiał kończyć w takim momencie, że wiecie co, w sumie wrócimy se tam kiedyś. Bo następnej sesji w zasadzie nie, czekajcie, w następnej sesji nie. Następnym razem będziemy już robili jakby relikty. Więc to jest tak jakby ostatnia taka sesja odcinkowa, potem będą relikty i potem ostatni odcinek. I już zaczynamy Crasha Nitro Fueled w Classic Mode Adventure. A potem już zostaje tylko czekanie na Crasha 4. Ewentualnie może ten On The Run, o ile wyjdzie do tego czasu. W co wątpię bardzo.
Bardzo powątpiewam, bo na razie o On The Run praktycznie wiemy tylko tyle, że można w sumie zarejestrować się na sklepie Play i przedpremierowe zamówienie złożyć. Tyle, wiadomo. No to co, teraz jeszcze Bye Bye Blimps i zrobimy sobie od razu czasówkę tam. Może spróbujemy i pokażę wam, jak mniej więcej to wygląda wszystko i z czym to się je. Ale wy myślę, że wiecie, tylko wiecie, dla osób, które nie wiedzą, wolę to pokazać. No i lecimy sobie Crashem teraz. O nie, zaraz będzie powiedzenie, że o, niekanoniczne Bye Bye Blimps, bo nie robisz to Crashem, tylko... Znaczy nie robisz to Coco, tylko Crashem. W oryginale tutaj byś życie dostał, a nie owoce łampa. Tak, wiem. Wiem. Dlatego na czasówkę od razu wybiorę Coco. To mogę wam obiecać. Pysie, moje drogie. Fajna jest ta animacja, że te, wiecie, plusiki się tutaj dodają, że o, patrzcie, wyleczyłeś się. Wiecie, niby to z reguły pierdoła jest, ale jednak miłe dla oka, nie powiem, że nie. Dobra. O, patrzcie, widzicie na to? O, i klejnocik dostałem. To teraz jeszcze kryształ. Give me a crystal. Give me a power crystal. O, i proszę bardzo. Teraz sobie zrobimy Bye Bye Blimps tą Coco, jak w oryginale było. Ale przynajmniej coś nowego tutaj pokazałem. Zrobiłem Bye Bye Blimps z tym Crashem. Więc teraz możemy dla odmiany zagrać Coco. W następnym poziomie lotniczym, oczywiście. A niech Crash se potańczy, niech się cieszy, kurde. Co mu szkodzi? No dawaj, interakcja. No i okej, zmieniamy teraz sobie na Coco. I lecimy Bye Bye Blimps. Teraz na czasówkę, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że się uda platynkę zgarnąć, bo tu jest ponoć bardzo prosta platynka, a wolałbym jednak... No, wolałbym jednak zrobić tą platynkę, więc... Dobra, lecimy. Dawaj, dobrze. Jeden. To ile nas wyniesie to? Szafir? Czemu tak? To jaki jest tutaj czas, żeby mieć ten? What? W oryginale tutaj normalnie byłaby platynka za to. Nie, przewijamy. Ja chcę zobaczyć. O co tu chodzi? A, dobra, bo nie jestem połączony z tym. Nie jestem połączony z internetem, ale jeszcze raz. Nie, ja to jeszcze raz robię. Sorry bardzo. Najwyżej się zrobi tutaj edit. Dobra, wiecie co? Ja to sobie zobaczę później, bo jednak... Nie mam teraz na to czasu ani chęci, żeby bawić się w te relikty, ale... Chciałem wam tylko zademonstrować, jak się mniej więcej przechodzi te relikty. Ale zastanawiam się, jakim cudem to się tak stało. Dobra, nieważne. Sphinxinator. Robimy.
O, i tutaj już normalnie, bez żadnego, bez żadnej cutscenki tego engine'a ani nic. Tak, wiem, że powinno się ten poziom robić crashem i tak dalej, ale to jest mój let's play, okej? Okay? Ja robię po swojemu. Jak mam ochotę zrobić tak, to sobie zrobię tak. I tyle. Dobra, tam sobie buchnęło. My teraz lecimy oczywiście standardowo na lewo, ponieważ tam są żyćka, które na nas czekają. Warto sobie je zdobyć. Pamiętam, jak ja za dzieciaka nigdy nie potrafiłem tutaj trafić. Zawsze ta dziura dla mnie to była taka, nie wiem... Udręka, o! 47 żyć. Plus jeszcze runda bonusowa, tam sekretna ścieżka w zasadzie. A czemu w ogóle to jest znak zapytania, jakbyśmy robili bonus? Nie jest bonus, halo. Proszę nie wprowadzać w błąd. Proszę nie clickbaitować. Faraon tutaj sobie niech tam naparza tymi platformami, znaczy tymi ogromnymi, tonowymi, kurde, cegłami. Bo one na pewno stonę ważą jak nic. Niech on sobie tam naparza. My to mamy w dupie. W dupiu. I lecimy teraz do góry. Zdobędziemy klejnot i wtedy zginiemy sobie i zrobimy dalszą część poziomu. Jedno życie poświęcimy. Jedno, jedyne życie. Dobra, jedno życie ominąłem. Szkoda. Mogłem je zebrać. Co to miało być? No, teraz się na grę udało. Patrzcie, widzicie? A jestem niemalże pewien, że był to podobny dystans. Może tylko tam lekko różniący się, ale to było dosłownie to samo. Zdecydowanie to samo to było. Więc proszę mnie nie pierdzielić głupot. Co tam te psy się tak triggerują dzisiaj? Jezus Maria, 30 stopni jest, a... psy się triggerują. I dla osób ciekawskich nagrywam to 10 sierpnia, więc... Tak, 10 sierpnia również u mnie jest tyle stopni jak w większości Polski. Bo serio, prawie że w całej Polsce jest 30 stopni. No ale to jest dobre, bo przynajmniej to są upały. I można powiedzieć że śmiało, że mamy lato. No po zniszczeniu nitrach... i paru jeszcze skrzynek, no to myślę, że spokojnie 100% będzie. Ale mnie tutaj swędzą coś plecy. O, to jest pięknie, pięknie zrobione. Tylko po to, by życie zostać. No tutaj poświęciłem naszego koleżkę Aku. Ale myślę, że podwójna maska nie jest mi potrzebna, tym bardziej, że w praktycznie konfrontacji, którą będziemy mieli zaraz, Aku można by powiedzieć, że jest zbanowany, więc... Znaczy można, on jest zbanowany. O, o, patrzcie jaki ja kurde, jaki ja dobry jestem, jak wykrakałem. Jestem ciekaw, gdzie ja tą skrzynkę pominąłem. Nie, serio, jestem ciekaw, gdzie ja tę skrzynkę pominąłem.
No, 104 na 105. Gdzie jest tamta skrzynka? Nie wiadomo. No nie wiadomo, no. Domyślaj się, gdzie ona mogła być. To jest po prostu żałosne. Co to się odwala w ogóle? Ja dzisiaj mam w ogóle jakiegoś pecha, z tego co ja widzę. Ostatnio mam w ogóle pecha do Crasha trójki. Chyba zbyt długo mówiłem, że jest to za bardzo moja ulubiona część. No. A teraz let's go! So, you want to go a few rounds? When this is over, we'll see who is obsolete. No, no, no. Tam nie podniecaj się za bardzo, nie fleksuj się. No i widzicie, to jest właśnie cała konfrontacja z Enginem. Po prostu atakujemy sobie tego oto robocika. Pamiętam, jak w oryginale planowali tutaj dać mu miecz świetlny. To było dopiero coś. To mogła być dopiero ciekawa konfrontacja, ale nie. Musieli jakby pozbyć się tego, nie wiedzieć z jakiego powodu. Może mieli jakby problemy z tym. Zaimplementowaniem tego, ale wątpię w to. Po prostu prawdopodobnie śpieszyli się za bardzo i zapomnieli tego wyciąć. Kiedy się wchodziło do poziomu z Enginem. Ale jedno jest pewne, planowali coś takiego na 100%, bo nie bez powodu by się to pojawiło. Teraz trzeba zniszczyć te karabinki maszynowe. Jeden padł, teraz drugi niech padnie. O, i padł już drugi. I taka scenka jest po prostu epicka, nie? Pura się tutaj tak w fajny sposób podłącza. A my mamy tutaj, kurde, Engina teraz ulepszonego nieco. No nieco ulepszonego, bo dalej praktycznie to jest to samo, tylko to, że troszeczkę zmienił hybrydę swojego robota. To coś fajnie byłoby zniszczyć. Ale już się zniszczyło, więc gitara. Generalnie boss jest bardzo łatwy. Szczerze... Albo dobra, nie będę tego mówił, może zaraz to powiem. Chociaż dobra, ryzyk fizyk. Nie rozumiem jakby, jak można zginąć na Enginie, tak szczerze. Trochę tego nie rozumiem, bo serio. To jest na tyle łatwy boss, że nie da się przy nim zginąć. To trzeba być wybitnym, żeby zginąć na Enginie. Chyba, że pierwszy raz gracie w grę, no ale... Tak na dobrą sprawę, jeżeli graliście już tyle razy w tę gierkę i zagrywaliście się w nią nie wiadomo jak długo, to na Enginie nie powinniście w ogóle ginąć. No, i Wumpa Zuka zebrana. Świetnie. It's funny how history repeats itself. Yet again, Engine has failed to defeat you. What? For this we must destroy you! Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So, the end is in sight. Gather another 5 crystals and again you will have foiled my plan. Or will you? Już nie bądź taki pewny siebie, Cortex, nie? Żebym się czepiał. 45%. No i zostaje nam już ostatni Warp Room. Warp Room Cortexa. I mamy takie poziomy jak Buglight i ostatnie 5 poziomów, gdzie są ostatnie 5 kryształów. Więc teraz sobie zmienimy z powrotem na Crasha i let's do this shit.
Bugraid to jest akurat poziom, który możemy zrobić, powiedzmy, na 100%, ale tylko tutaj jeden klejnot możemy zdobyć z dwóch. Bo żeby zdobyć drugi klejnot, potrzebujemy mieć odblokowany tęczowy bonus. A jako, że nie mamy, no to sami chyba wiecie, co to oznacza. No i super, subcio. To było głupie. Jezus Maria, czemu tak się dzieje? To pewnie to słońce dzisiaj mi też tak przegrzało głowę. I dlatego nie myślę logicznie w tej gierce. Bo serio, 30 chyba... 31 albo 32 stopnie są dzisiaj u mnie. A słońce naparza jak dzikie. Będę musiał się przejść za niedługo na dwór. Ale to po nagraniu tej sesji, zrobieniu backtrackingu do dwóch pewnych poziomów. Do Tomb Time oraz do Boneyard. Już wtedy zostaną nam tylko relikty w zasadzie. No i tam wiadomo jeszcze Future Frenzy i tak dalej, ale bądźmy sobie szczerzy, te poziomy zrobimy w odcinku ekstra. Bo tam tylko klejnoty nam... No, klejnotów nam będzie brakować. I teraz, kurde, naparzamy sobie bardzo piękną sekcję. To w ogóle mnie zastanawia, dlaczego Naughty Dog dał tutaj trzy nieśmiertelności. Bo, szczerze powiedziawszy, sekcja, którą przechodziliśmy przed chwilą, nie jest jakoś wybitnie trudna. Więc zastanawia mnie to trochę. Dobra, pyk. Ale będę miał montaży, kurde, do tego odcinka. Naprawdę, to jest masakra w ogóle. Żeby do Crasha 3 taki montaż robić. Ja pierdziule. O Jezu, najgorzej, zapomniałem, że tutaj tego świetlika nie ma. A na szczęście wiem, gdzie skrzynki nitro są. Akurat to jest trochę minus NSAID Logi, że zrobili, że te skrzynki nitro świecą. Znaczy, z jednej strony to jest plus, ale z drugiej strony... Wiecie, w oryginale miałeś tą taką jednak dozę tego, że musiałeś się domyślać, a tutaj tak na dobrą sprawę masz na pstryknięcie palca. I już widzisz mniej więcej, gdzie nie masz skrzynek zdobytych. No ale no cóż. Jak to mawiają, nie można mieć wszystkiego. Dobrze. Dobrze, pięknie, świetnie. Zarąbiście. O, i tutaj mamy wszystko nagle zdobyte. Ni stąd, ni zowąd. Ni stąd, ni zowąd. To chciałem powiedzieć. Kurde! Blum. Dobra, później sobie potarczysz Crash. Już miałeś tyle okazji na taniec. Mad Bombers. A, miałem Coco tutaj grać. No to na reliktach sobie zagramy Coco. Crash będzie miał teraz trochę większy debiut. A co? W oryginale nie było takiego wyboru, więc trzeba korzystać póki można. Czyli przez całą grę można. No i ten poziom w zasadzie różni się tylko tym, że teraz jest trochę trudniejsza sekcja tego, znaczy trudniejsza wersja tego poziomu lotniczego, bo teraz gramy Crashem, a nie Coco. No i to, że jak tam niszczyliśmy sobie
sterowce, to tutaj musimy Zeppelingi niszczyć. I mamy ich stosunkowo mniej niż tych sterowców, bo sterowce Cortexa trzeba było bodajże właśnie wtedy 7 zniszczyć, a tutaj możemy ich 5 zniszczyć tylko, więc stosunkowo mniejsza ilość tego, co mieliśmy w poziomie Coco. Gincie, przypadnijcie, w gówno wpadnijcie. Jeszcze jedna skrzynka i 4 samoloty. O, tam 1% mi zabrałeś. Co to dla mnie 1%? Trzeba było więcej, trzeba było się postarać chociaż trochę, ale no nie, no bo po co? Ja mogę ich tak w nieskończoność niszczyć, serio. I jeszcze jeden. Widzę, że tam poleciał. Oni oczywiście również za mną, no bo to są takie ślamazary, że oni po prostu nie mogą. Zakochali się po prostu we mnie, turbo gejuchy. O, i proszę. Dobrze. To teraz nam zostaje jeszcze tak. Orange Asphalt, Fleming, Passion i Gone Tomorrow. 3 poziomy. To już naprawdę niedużo. To już dosłownie jest końcówka. Przepraszam, że ja też tak nic nie mówię, ale też się staram skupić i chwilowo nie mam jakby za bardzo tematów, które mogę poruszyć. Może poza tym, że jestem po robocie z jakiejś, w sumie 2 godziny temu wróciłem i tak, jestem po robocie i nagrywam sobie jeszcze na zapas. Żeby po prostu filmy były, bo nie chcę mieć akcji, że na przykład, nie wiem, nie będę miał czasu za bardzo czegoś nagrać, powiedzmy, nie wiem, nie będę miał 2 dni wolnych, a w tym wypadku, nie wiem, nie będziecie mieli odcinków przez to, bo nie wiem, nie zrobiłem jakichś zapasów czy coś. Wiecie, o co chodzi. Jak to mawiam, przezorny zawsze ubezpieczony w tych sprawach. O, fajna to jest animka, że w sumie jak ci z okien zginą, to te okna z automatu zaczynają się blokować, nie? To jest też mega fajna sprawa. Mega fajny patent ogólnie. A te dywany praktycznie w ogóle się nie zmieniły, nie? Od czasów oryginalnego Crasha 3. Okej. Mamy to, co chcieliśmy. Tutaj nawet nie będę ryzykował. Nawet nie zdążył rzucić, więc chaci w D, gościu. On nawet nie zdążył w ogóle ostrza ten uruchomić. Okej. O. I to jest cul. To jest po prostu cul. I teraz oby nie zginąć. Oby nie zginąć w ścieżce śmierci. Chociaż tam jest checkpoint, więc zapisze się oczywiście nasz stan skrzynek, ale no wolę mimo co za pierwszym razem przejść ścieżkę śmierci. Bo jest ona troszeczkę uciążliwa. O, widzicie, już przed checkpointem zginąłem. To się nazywa mieć szczęście.
No, mogłem go tak ominąć. Nic by się też nie stało. Ale nie, bo trzeba było rushować. Jak skończony głąb. I później się dziwisz, że tracisz życia, pomidor. No tego nie rushuj. Tylko rób tak, jak teraz robisz. No totalny amatorszczyźnie. No, wleciała totalna amatorszczyzna. Chyba, kurde, totalny cringe. Ale jakbyście się pytali, to ten poziom również jest dosyć krótki. Nie jest on za długi, to mogę przyznać. Jest on krótki, tylko niestety problem tkwi w długości tego poziomu, mianowicie przez to, że musisz tutaj tak na dobrą sprawę być perfekcyjny, bo całość jakby polega na tym, że musisz bez zginięcia dojść do rundy śmierci. A później to tam niech jak hulaj dużo zapragnie. Bylebyś po prostu nie zrobił game overa, bo trochę przypał. Ja myślałem, że tutaj doskoczę, ale no niestety przeliczyłem się trochę. W zasadzie to Crash się przeliczył trochę. Ale spokojnie 99 żyć i tak planuję zdobyć. Nie przekreślam swoich planów. Mówiłem, że jestem w stanie to zrobić. Ale strollowałem rundę bonusową. Po prostu sobie zszedłem, żeby Wumpasy zebrać. Ale tak, przyznam, że za młodego nie ogarniałem za bardzo tej rundy bonusowej, przez co kończyło to się jak się kończyło, że no... Myślałem, że jest ten cały, wiecie, detonator Nitro. A się okazało, że go kurde nie było i trochę lipa była. Dobra. No, i wszystkie skrzynki mamy zebrane. Przynajmniej powinniśmy mieć wszystkie z całego poziomu. No i tak też się stało, mamy wszystkie. Więc oba klejnoty i jeden kry... Więc oba klejnoty i kryształ mamy zebrone. Uhu! Teraz tylko już dwa poziomy nam zostały. O Jezus Maria, jak ja się cieszę. Bo naprawdę im dalej w las, tym kurde więcej faili i tym więcej po prostu cringe fiesty mnie łapie. A mówię, pogoda jest dzisiaj taka dosłownie do dupy, że to jest hit. Więc najwyżej trochę nudniejsza sesja wyjdzie. No niestety, no nie można mieć wszystkiego. Aj, dobra. Orange Asphalt. Let's go. Crash, Coco. Remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Ta, Aku Aku co jedynie powiedział to, że musimy uważać na doktora Neokortex oraz Uka Uka, dlatego że oni coraz bardziej zaczynają przesadzać. I różnica jaka jest w tym poziomie względem tych dwóch poprzednich, które robiliśmy, jest taka, że teraz radiowozy się poruszają w lewo i w prawo. No i w sumie poziom przechodzimy bardziej w scenerii popołudniowej albo takiego późnego wieczora. Bo dla mnie to trochę taki późny wieczór jest w sumie. Nie żeby coś. Mam nadzieję, że się uda wszystko zdobyć za pierwszym razem. I klejnot, i kryształ. Bo ten poziom względem poprzedniego poziomu, czyli Road Crasha. Tak? To był Road Crash z 14? Znaczy twór z drugiego Warp Roomu? Chyba był Road Crash. Tak, Road Crash.
przeciwieństwie do Road Crasha, to ten poziom jest dosyć łatwy, jeżeli chodzi o zbieranie skrzynek. Bo już nam brakuje tylko 6. W ogóle odnoszę wrażenie, że ten cały motocykl Crasha, czyli Iron Apple, jest taki szybszy niż w oryginale. Takie odnoszę dziwne wrażenie. Dawaj. Hehe. I mamy to. Dobrze. Ale pięknie. Dwie rzeczy naraz zebrane. Nice. Podoba mi się to. W ogóle zastanawiam się, co tam było dalej w ogóle. Bo tam było widać taki pagórek, tam dróżkę po prawej, jakby coś tam dalej jeszcze miało być. Może jakieś miasto, kurde. Kto wie. A może Dingo Canyon to jest właśnie. A? Dobra rozkmina w sumie. No dobra, Crash, już się natańczyłeś. O Jezus Maria, ile razy. W sumie, w razie co zapiszę, bo czemu by nie. Save. 54. No to już połowę gry mamy za sobą. Gone Tomorrow, ostatni poziom. I to jest ostatni poziom w... Nie, przepraszam. To jest Ancient Trilogy. To jeszcze nie jest ostatni poziom w przeszłości, ponieważ mamy jeszcze 31 poziom, który również jest poziomem w przyszłości. I wyszedł jako 2 lata temu DLC. No ale nie ukrywajmy, 31 poziom, który zobaczycie w tej serii, to były nawet pewne spekulacje, nawet przeze mnie wymyślone, co jest zabawne, że ten poziom mógł być pierwotnym trzecim poziomem w przyszłości, tylko że Naughty Dog stwierdziło, że go nie dodadzą, dlatego że no PS1 by się spaliła, no nie ukrywajmy, bo to, co tam się dzieje w tym poziomie, to jest po prostu Armageddon. Serio, stara konsola mogłaby się spalić. Procesor mógłby po prostu nie wyrobić. Dobra, skrzynki tutaj poniszczone. Nice one! Mogłem tak od razu zrobić. Czemu nie zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jeśli chodzi o ten poziom, to ten poziom wydaje mi się, że też jest w miarę krótki. No mówię... Jakby przedostatni świat i ostatni nie reprezentują sobą nic takiego odkrywczego. To już prędzej w Crashu 2 te ostatnie poziomy były dłuższe. W ostatnich warp roomach. Dwóch ostatnich warp roomach, ale tutaj proszę was. Z czym do ludzi? Serio. Tutaj w razie co sobie zostawię skrzynkę. I lecimy z rundą bonusową. No wiecie co, porozmawiamy sobie na jakiś może randomowy temat, bo na razie nic mi na temat gierki nie przychodzi, żeby tutaj skomentować. Więc dzisiaj, dokładnie właśnie 10, kiedy ja to nagrywam, jest godzina już 15 prawie, bo za 15:15, albo za 15:03. Wleciał dzisiaj odcinek z Icy Towera, gdzie dałem wyzwanie dla mojej kochanej, najwspanialszej dziewczyny. Dla Nero, dla Pixela i dla Zakolaka, czyli generalnie dla chłopaków. Bo stwierdziłem, że ej, ja zrobiłem odcinek z Icy Towera, a czemu oni by nie mogli tego pokazać? Przecież oni by dali radę sobie bez problemu. Chyba, że nigdy nie ogrywali Icy Towera, ale to trochę byłoby dziwne, no bo Icy Tower w naszych czasach, czyli w sumie w moich Nero, w czasach Pixela, Justyny oraz Zakolaka, to był hit. I to taki dosyć mocny hit. Więc troszeczkę nieznajomość tego tytułu byłaby dla mnie trochę dziwna. Ale no... Ja też o wielu tytułach kultowych nie słyszałem w tamtych latach na przykład, więc spokojne. Spokojna rozczochrana.
tutaj wolę poczekać, bo te bramki elektryczne działają sobie jak chcą i ja nie mam do nich zaufania. No tego wielkiego ziomeczka w sumie nawet nie musiałem atakować, bo jak widzicie mogę go łatwo ominąć. On jedyne co by zrobił, to by wysłał na nas 4 rakietki. Przynajmniej tak było w Crashu Trójce europejskim klasycznym, że wysłał 4 rakietki. W amerykańskim 3 rakietki i po prostu po tej trzeciej lub czwartej by pokazał dupsko i tyle. I byś musiał tam strzelić. Jak byłem mały, to miałem zawsze z tego bekę. Ale wiadomo dlaczego, bo wtedy byłem no dzieckiem. Teraz jestem młodym dorosłym, więc... Jest to dalej w pewnym stopniu śmieszne, ale już nie aż tak bardzo jak kiedyś. O! Jak kiedyś potrafiłem się popłakać ze śmiechu, tak teraz patrzę na to i jest takie... Okej, w sumie... Twórcy chcieli być śmieszni, zabawni, w jakim stopniu udało im się to. Nie ukrywajmy. No, musiałem się tutaj pozbyć towarzystwa. I teraz. Zium. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Lol, ale pustka tutaj jest. To ja tutaj tak nabroiłem? Bez kitu, to ja tak nabroiłem. Huhuhu! Ale sobie odblokowałem tutaj ładnie. Nie żeby coś. Podoba mi się to. Szkoda tylko, że w oryginale by coś takiego nie przeszło, bo w oryginale to oczywiście zaraz by się włączyła taka blokada, która by nie umożliwiła na niszczenie aż tak. Powiedzmy sobie szczerze, Insane w pewnych względach łamie trochę zasady oryginalnego Crasha 3. Tego chyba normalnie już pokonam. Ja pierdzielę, wiedziałem, że za dobrze szło. Wiedziałem. Więc widzimy się pod koniec poziomu. Dopiero. Proszę bardzo. Dostał w dupsko. I po nim już. I w taki oto sposób ukończyliśmy zbieranie kryształów w tej gierce. Nareszcie! I teraz nam zostaje tylko Dr. Neocortex i powrót do tych dwóch poziomów i kończymy tę sesję i kończymy ten długi odcinek. Kolejny. Drugi i zarazem długi odcinek. To teraz tylko relikty nam zostaną oraz ostatni odcinek, który niedługo będzie. A w razie co se zapiszę. Nie ma co. Przezorny zawsze ubezpieczony. 57%. Dobra. Lecimy na Szczecin. Walczymy z Korteksem. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry. Full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious! But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you! No i dobra, zaczynamy wielki, epicki pojedynek. Bracia między sobą walczą, czyli Aku Aku i Uka Uka. A my, czyli między innymi naukowiec kontra Yamrai.
mega epicka muzyka tutaj teraz leci i moim zdaniem jest jeszcze lepsza w remake'u niż w oryginale, jeżeli mam być szczery. I bardzo ładnie. Pierwszy pasek zdrowia odleciał. No i leć tam, Uka. Sorry, Aku. Nie chciałem ciebie świadomie obrazić. Nie, żeby coś. No i lećcie sobie, lećcie, no. O, widzę, że tutaj Cortex znowu strzela tymi fioletowymi laserami, znaczy kółeczkami, tak jak w Crashu 1. Oho. Czyżby komuś się tutaj moce kończyły? Pomysły na broń? Hehe. No ja wiem, komu się kończą. Takiemu doktorowi Neocortex. O nie, 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 o nie, 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 o nie, 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 o nie, nie. O nie, ale to wredne było teraz. Ukołka za szybko tutaj reaguje. No, najlepiej. Dobra, oberwał. Teraz za pierwszym razem, odkąd powtarzam, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Bo teraz będzie fuzja braci. Czyli nie będą między sobą się tutaj tak naparzać. Więc lepiej uwaga, bo wybuch może być ekstremalny. No i przy okazji unikajmy ataków Cortexa, bo... No... Nie chcielibyśmy chyba obarwać i znowu zginąć. Dobra, szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Dobrze. Yes. Mamy to. It again. This is not fair. Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the gems. We still have a chance to triumph. Dobra, to sobie przewiniemy akurat, bo nie ma sensu oglądać tych napisów końcowych, bo one trwają z 20 minut. Więc teraz można by powiedzieć, że już mamy sobie, znaczy no 100% nie mamy zrobione, ale mamy wszystkie moce już zebrane na pewno. Więc teraz, ponieważ zdobyliśmy moc biegania, czekajcie, jak się aktywowało tą moc? A, tą moc będzie można dopiero aktywować w tym, w poziomie, więc... Może w sumie najpierw zróbmy backtracking tutaj i przetestujmy tę nową moc. Bo już teraz nie będzie żadnych komunikatów od nikogo, ani od Engina, ani od Cortexa, więc mamy póki co spokój. W ogóle ciekawostka. Może o tym wiedzieliście. Czekajcie, tu gdzieś tutaj będzie. O, tutaj będzie. Proszę bardzo. Są dwa ukryte życia. A teraz zróbmy poziom na 100%, tak jak powinniśmy to zrobić już sesję temu. A raczej ten długi odcinek temu. Przyznam szczerze, że widać, że słońce mi mózg przegrzało, bo naprawdę jak ja zginąłem na Cortexie, to już po prostu znak, że dzisiaj nie jest mój po prostu chyba dzień na nagrywanie Crasha Trójki. Ale przynajmniej będę miał mały zapas nagrany. Bo teraz tylko co zostaje nam stream z Crasha Trójki. W zasadzie to jeden, bo chyba na jednym streamie się wyrobimy ze wszystkimi reliktami, tak mi się wydaje. I tyle.
I potem tylko bonusowy odcinek. Cztery odcinki przyszliśmy Crasha 3. To jest dopiero wynik. Dobry. W ogóle taka śmieszna sprawa, bo jak tutaj była ta skrzynka z TNT z pozostałymi skrzynkami, to w oryginale jest taki śmieszny glitch, gdzie praktycznie ta skrzynka, jak wybuchnie oczywiście TNT, to często zostawia na samej górze owoce łampa, więc... Oczywiście Fensein tego nie ma, ale śmieszny to jest glitch jednak w oryginalnym Crashu trójce. Dobra. Tą sekcję już widzieliśmy. Ale ja jeszcze checkpointu nie zbiję. Bo ja zbiję dopiero na samiutkim końcu. Najpierw pokażę wam tą alternatywną ścieżkę. Ona wygląda właśnie tak. Czyli to jest ścieżka, dzięki której, no, żeby ją odblokować, to potrzebowaliśmy fioletowego klejnocika, więc tia. I teraz się myślę, że będzie można cofnąć, bo czemu by nie? Bo why not? Sobie cofanie to jest najgorsza rzecz, jaka może być w Crashach, ale no cóż. Tu jak uniknąłem, kurde. Okej, może aż tak źle nie było. Może za bardzo przesadzam. O, i teraz już kompletnie będziemy mieli poziom gitównie zrobiony. Widzicie? Wystarczy tylko odrobina sprytu i lekkiego doświadczenia z tą grą, z tym tytułem. I już wszystko idzie z górki. Bo dla chcącego to nic trudnego jest. Ale trzeba chcieć, żeby coś takiego zrobić. Zabawny fakt jest to, że tutaj w ogóle w tym poziomie nitra nie ma żadnego. Teraz się tak skapnąłem. Żadnego nitra w ogóle tutaj nie ma. Nul, zero, nic. Praktycznie poziom bezpieczny od nitra. I mówię o nitrze jako skrzynce, a nie o jakimś tam rozpuszczalniku czy youtuberze nitrozyniak. A byłoby śmiesznie, gdyby na przykład ten ktoś pomyślał, że mówię o nitrozyniaku. To byłaby dopiero beczka w ciul. Dobra, Crash se na samym końcu zatańczysz, bo masz jeszcze jeden klejnot do zebrania. I to w 9 poziomie. W 9, w 4 poziomie, no. To nie zła dziewiątka, to nie zła dziewiątka. No i to, tak właśnie prezentuje się bieganie w Crashu trójce. Tak właśnie sobie Crash biega. I ta moc w zasadzie bardzo ułatwia te. Bardzo ułatwia czasówki, czyli time triale, innymi słowy. Bo gdyby nie time triale, znaczy gdyby nie ta moc, to time triale praktycznie nikt by ich nie przeszedł na platynki. Chyba że na glitchach. Albo na cheatach ewentualnie. Ale tak to nie byłoby nawet takiej możliwości, sorry bardzo. Nie po to jest stworzona ten moc biegania, żeby nie skorzystać z niej. Chyba że jesteś kompletnym hardkorem i nie lubisz tego typu rzeczy robić. Okej, w ogóle mi słuchawki zjechały, fajnie. Śmieszna sprawa. Jeszcze śmieszniejsze byłoby pewnie to, jakby mi kompletnie one zjechały w dół i by mi spadły, co nie? Wtedy to byłby po prostu kabaret, kurde, wyżyna humoru. No ale no, jedyne co się różni w tej sekcji to to, że w zasadzie jest to sekcja napełniona tymi... Można by powiedzieć takimi
gejzerami z lawą, no i samymi triceratopsami, które... Znaczy, może nie triceratopsami, bo triceratops jest jeden, ale samymi tymi pterodaktylami. Nie wiem, czemu zawsze mi się mylą triceratopsy z pterodaktylami. No i to, że to jest w zasadzie pierwszy poziom, który pokazał nam ten taki wir wodny, który trochę nas przyspiesza. Więc tak na dobrą sprawę Dynamite jest drugim poziomem. Bo ta ścieżka jako pierwsza to pokazała. Mimo, że nie mieliśmy od początku dostępu tutaj. Fuck! Kurde! Dobra, jesteśmy dalej. Wow! Tutaj nawet nie miałem możliwości uniknięcia tego. Kompletnie. Byłem, że tak powiem, postawiony pod murem, pod krzyżem. Pod krzyżomurem. Mogłem tak od początku zrobić, ok? Umówmy się. No i mamy drugą sekcję, drugi pościg. No kurde! No, tak to miało wyglądać. No, i to mi się podoba. Ha? Podoba mi się to. Ile mamy już w ogóle klejnotów zebranych? Dobra, niech będzie ta ceremonia, niech Crash se potańczy trochę. Ile klejnocików mamy zebranych? To jest doskonałe pytanie. 30 na 47, czyli jeszcze 17 nam brakuje, ale pozostałe klejnoty jest tak. Jeden tutaj jest. Tu już mamy zebrane. Tu musimy do jednego wrócić poziomu, w sumie to dwóch. Ale tam, żeby zdobyć te dwa klejnoty, to potrzebujemy żółtego klejnocika. Tutaj do dwóch musimy wrócić, czyli tak, 2, 4. O, 2, 4. Tam w tajnym warp roomie, no to wyjdzie mniej więcej tyle, ile potrzebujemy. Dobra, save'niemy sobie. 61%. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy prowadziłem tę sesję, jak i ogólnie ten let's play z Crasha Trójki. Przepraszam jeszcze raz za to, że dzisiaj może jestem taki bardziej bez emocji, ale mówię, ta upalna pogoda po prostu trochę mi łeb przegrzała, ale całe szczęście udało nam się przejść przynajmniej tą pierwszą połowę gry. No cóż, teraz będziemy musieli się chwilę wstrzymać z Crashem Trójką, żeby zrobić livestream. Bo ja to nagrywam, mówię, na zapas, więc wy to jeszcze widzicie, kiedy Crash Dwójka leci, albo nawet kiedy dopiero zaczynam Crasha Dwójkę. No i cóż. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że wam się on ogólnie podoba, że jestem informatywny. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, klikajcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i cóż. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!